Java Senior, Artur Laskowski. Siemaneczko, Java 21, kolejny LTS-ik, zawiera 15 nowości. Lecimy. Pierwsze to wirtualne wątki. I tutaj wiele osób na to czekało, czym te wirtualne wątki są. Więc tak, mamy wątek systemowy i potem mamy wątek platformowy. Do Java 21 tak naprawdę wykonywaliśmy wszystko w naszej aplikacji na wątku platformowym. Jak widzimy, jeden wątek platformowy równa się jeden wątek systemowy. Więc jesteśmy tutaj uzależnieni od hardware'u, jeśli chodzi o ilość wątków. Co nowego przychodzi w Java 21? Przychodzą wątki wirtualne. I w ramach jednego wątku platformowego możemy mieć wiele wątków wirtualnych. Czyli to nam, co nam to daje? No, wątki wirtualne nie są bezpośrednio uzależnione od wątków systemowych. Wiadomo, że one wykonują operacje na wątkach systemowych, no ale nie są tutaj powiązane z wątkami systemowymi, tylko mamy tą warstwę abstrakcji. Kiedy nam się to przyda? No, przyda się nam to w sytuacjach, gdzie mamy na przykład jakieś serwery aplikacyjne, piszemy sobie i mamy dużo operacji input-output, tak? Czyli jeśli mieliśmy wcześniej operację input-output, czyli pobieraliśmy jakieś dane, no to w ramach jednego wątku platformowego, jeśli to pobieraliśmy z baski, no to czekaliśmy, aż coś się pobierze, tak? I ten okres czekania był dla nas bolesny, no bo w tym okresie czekania moglibyśmy wykonać inną operację w ramach naszego wątku systemowego. No i tak działają właśnie wątki wirtualne, czyli jeśli pobieramy coś z baski i nasz wątek czeka na coś, no to tak naprawdę ta moc tego wątku systemowego może zostać przydzielona do innego wątku tutaj wirtualnego i w tym czasie czekania tak naprawdę wykona się inna operacja. Czyli tak naprawdę w ramach jednego systemu, gdzie mamy kilka wątków systemowych, możemy mieć miliony wątków wirtualnych, czyli o dużo bardziej wykorzystujemy tą moc naszego hardware'u. Więc to się przyda nam właśnie głównie w aplikacjach serwerowych, gdzie po prostu do tej pory nasze wątki czekały i ten czas się marnował, no to teraz tak naprawdę nie będzie się marnował, no bo jeśli każemy naszemu JVM-owi wykonywać operacje w ramach wątków wirtualnych, no to w ramach tego czekania będzie mógł tworzyć więcej wątków wirtualnych i brać inne operacje i je równocześnie wykonywać, przez co nasza aplikacja będzie działała szybciej. Oczywiście warto wiedzieć, że sam wątek wirtualny nie działa szybciej niż zwykły wątek, tylko po prostu chodzi o ilość tych wątków, jakie mamy i przez to, że nie marnujemy wątku systemowego, no bo w tym czasie, gdzie on do tej pory czekał, będzie wykonywał inne operacje. Więc tutaj cała aplikacja de facto, jeśli mieliśmy dużo tych input-outputów operacji w naszej aplikacji, no to będzie działała na pewno szybciej, jeśli skorzystamy właśnie z wątków wirtualnych. Przejdźmy do kodziku. Tutaj nie ma dużej niespodzianki. Oczywiście wątek wirtualny jest instancją klasy thread, tak? Więc tutaj będziemy sobie teraz definiować, w ramach jakiego wątku chcemy wykonać daną operację. Czyli jeśli mam jakąś operację, wyświetlenie na konsoli, robię coś, mogę powiedzieć, że wykonaj mi to w ramach wątku platformowego. Czyli użyję off platform, zrobię start, żeby wystartować wątek. No albo mogę powiedzieć, wykonaj mi to w ramach wątku wirtualnego, czyli robię oczywiście off virtual i tutaj też tak samo chcę wystartować wątek. Oczywiście to API teraz nowe dostarczone od Java 21 jest również bardziej przyjazne. Mogę powiedzieć od razu start virtual thread, które oczywiście o dużo ładniej wygląda niż tutaj to kropkowanie, ale oczywiście pod spodem wykona się też w wirtualnym wątku, więc też będzie ten sam efekt. Dobra, odpalam to w ten teścik, oczywiście trzy razy wyświetli mi się na konsoli, robię coś, ponieważ tutaj mam ten sam, tak naprawdę do wykonania tą samą operację, tylko raz w wątku platformowym i dwa razy w wątkach wirtualnych. Dobra, teraz przejdę do scenariusza, który może być bardziej ciekawy, czyli porównanie wątków platformowych kontra wątki wirtualne, czyli teraz biorę sobie jakąś pulę wątków 20 tysięcy i mówię, że w ramach tych wątków 20 tysięcy iteruj mi i po prostu wykona jakiegoś sleepa. I dlaczego to będzie w dużej mierze na korzyść wątków wirtualnych, tak? No bo tutaj pamiętamy, że wątki wirtualne działają w ten sposób, że nie marnują czasu wątku systemowego, tak? A wątek platformowy tak naprawdę przez ten czas czekania będzie zmarnowany, tak? Czyli dla każdego wątku ta chwila będzie zmarnowana, a w przypadku wątków wirtualnych ta chwila nie będzie zmarnowana. No oczywiście ten scenariusz jest na korzyść zdecydowanie wątków wirtualnych. Odpalam sobie ten teścik i pokażę, jak to wygląda dla wątków wirtualnych, bo tutaj mam drugi test. No i tutaj nie definiuję już jawnie tej puli 20 tysięcy, no bo w przypadku wątków wirtualnych nie definiujemy, jaka jest pula wątków, tylko mówimy, że po prostu dla każdego taska twórz mi nowy wątek, bo po prostu ilość tych wątków nas nie boli. No i oczywiście tutaj sobie też robimy tego sleepa, czyli tutaj mamy zdecydowanie, te testy są na korzyść wątków wirtualnych, ale dzięki temu pokażę, jak to działa, czyli widzimy, że tradycyjne wątki tą samą operację wykonały w 12 tysięcy milisekund, a wirtualne wątki w 1000 milisekund, czyli tak naprawdę jest to game changer dla przypadku, gdy mamy dużo tych input-outputów i do tej pory nasze wątki czekały sobie bezczynnie, tak, i marnowaliśmy nasze możliwości naszego hardware'u, a teraz ten okres czekania tak naprawdę będzie, w tym okresie czekania nasz wątek systemowy będzie przydzielany do innych wątków wirtualnych za pośrednictwem wątku platformowego, co daje nam tutaj możliwość wykonania większej liczby operacji w tym samym czasie i sporo zysków. Kolejna nowość od Java 21 to Sequence Collection i tutaj jest tak naprawdę to wprowadzenie interfejsów, które są implementowane przez kolekcje, sety i mapy, które mają zdefiniowaną kolejność.
Co nam to daje? No to nam to daje, że do tej pory jak chciałem na przykład pobrać sobie pierwszy element jakiejś listy, to musiałem zrobić get zero. A teraz mam w liście już sobie metodkę jakąś get first na przykład, tak? I dzięki temu już mogę sobie w ładny sposób tutaj pobrać pierwszy element jakiejś kolekcji. Tak samo mogę pobrać oczywiście ostatni element. No i w przypadku setów, które mają zdefiniowaną kolejność, również to będzie działało w ten sam sposób. No i w przypadku map, które mają zdefiniowaną kolejność, również będę mógł sobie pobrać albo pierwszy, albo ostatni klucz, albo pierwszą, albo ostatnią wartość. Tak, czyli tutaj tak naprawdę dostaję po prostu te metodki, które troszeczkę ładniej wyglądają niż jakiś kropka get 0 w przypadku kolekcji, no ale oczywiście pod spodem to będzie żadne rocket science nie siedzi, no bo tutaj sprawdzimy sobie, czy nasza kolekcja jest pusta. Jeśli nie jest pusta, no to tak naprawdę pobierzemy sobie pierwszy element za pomocą get 0, czyli tak jak było to wcześniej. Pattern matching dla Switch. I to nie jest jakaś wielka nowość, bo wcześniej w wersjach preview, aczkolwiek od Java 21 dopiero normalnie weszło. I w czym może to nam pomóc? No może nam pomóc w sytuacji, kiedy mamy jakiś obiekt i w zależności od typu tego obiektu chcemy wykonać jakąś operację. Czyli wcześniej musieliśmy ogrywać to za pomocą instant of. Czyli mówimy, jeśli obiekt jest typu integer, to wykonaj mi to. Jeśli jest obiekt typu long, to wykonaj mi to. I tak dalej, i tak dalej. To jeszcze wspomnę dla osób, które się migrują z jedenastki bądź tam ósemki, że mamy też w instant of możliwość deklarowania zmiennej od razu przy typie i tutaj możemy tą zmienną potem wykorzystywać, i ale to już jest w wersjach wcześniejszych niż Java 21 weszło. A co weszło w Java 21? No weszło to, że teraz nie musimy tego obiektu sprawdzać instant ofami, tylko możemy to ograć switchem, czyli taki case moglibyśmy ograć w ten sposób, że mamy jakiegoś switcha i mówimy, że mamy jakiś obiekcik i w zależności od typu tego obiektu wykonaj mi konkretną operację, tak? Czyli jeśli to jest integer, wykonaj to, jeśli to będzie long, wykonaj to. I oczywiście warto pamiętać, że nasz switch musi przyjąć wszystkie case'y, tak? Czyli jeśli mamy obiekt, to na pewno potrzebujemy tego default. Jeśli chcielibyśmy uniknąć tego default, no to najłatwiej prawdopodobnie było zrobić jakiś interfejs i tutaj po prostu w zależności od implementacji tego interfejsu moglibyśmy wykonywać inne operacje i ten default wtedy nie byłby potrzebny. Ale co się okazuje, że twórcy Java pomyśleli, że okej, no ale jeśli będę miał stringa i tutaj w tym stringu tak naprawdę chcę wykonać inną operację dla stringa, jeśli załóżmy ma więcej niż 7 znaków i inną operację dla stringa, który ma 7 bądź mniej znaków, no to teraz będę tu musiał otwierać tą klamerkę i tak pisać ifa i to też nie będzie takie piękne jak te case'y, które po prostu korzystają z tych lambd. No i dlatego jeszcze prowadzili słówko when. Tak, i teraz jeśli mam sytuację, że string faktycznie chcę sprawdzić, czy on ma więcej niż 7 znaków, to mogę dać when. Tak, i jeśli ma więcej niż 7 znaków, to wykonam sobie tą operację, a jeśli jest string, który ma mniej niż 7 znaków bądź 7 znaków, to wykonam się ta operacja. Czyli ten kodik może być jeszcze bardziej czytelny, nie potrzebuję tutaj dodatkowej ifologii wprowadzać, tylko mam jakiegoś when'a w case'ie, który ładniej mi mówi, że when co, to wykonam się coś innego. Oczywiście prawdopodobnie ładniej by to wyglądało, jeśli to była jakaś metoda, która miałaby nazwę biznesową, tak, i powiedziała, że jeśli coś tam, no to wykonaj to. Wtedy by się to czytało jak prozę. Więc można teraz też pisać taki piękniejszy kodik dzięki właśnie tym pattern matching dla Switch. Record patterns, czyli kolejna zmiana, która może nam wprowadzić większą estetykę w nasz kodzik, czyli tutaj rekordy są już od Java 14 i tutaj tworzymy w ten sposób klaskę, deklarujemy od razu jej pola i te pola są niemutowalne, więc lećmy dalej. Mamy od Java 16 to instant ofy, bodajże od 16 może nawet było wcześniej. I tutaj jeśli sprawdzaliśmy, czy to jest rekord, no to robiliśmy w ten sposób, że jak chcieliśmy dostać się do pól, które są zadeklarowane w tym rekordzie, no to po prostu musieliśmy potem wołać po kropce te pola, tak? No bo rekord działa w ten sposób, że automatycznie nam dostarcza tutaj gotowe metody do pobierania tych pól. No i jeśli pobraliśmy sobie te pola, przypisaliśmy na przykład jakieś zmiany, to wykonaliśmy jakąś metodkę. No i tak to działało. No ale teraz od Java 21 okazuje się, że możemy to zrobić jeszcze piękniej. Czyli podczas od razu tutaj sprawdzania, czy to jest typ rekordu, możemy od razu przypisać jakieś zmienne do tych pól, czyli mam type i percent i tutaj od razu mogę sobie wywołać jakąś metodkę, czyli unikłem pobierania po prostu po kropce tych pól, czyli od razu deklaruję sobie to w instant of. Czyli to kolejna zmiana estetyczna tak naprawdę, no i dzięki temu mogę napisać troszeczkę ładniejszy kodzik. Oczywiście pattern matching z record pattern się lubią i tutaj w switchu też mogę do tego podejść, że jeśli mam jakiś record, no to jeśli mam case'a z recordem, no to tutaj też będę sobie pobierał od razu te pola tutaj w tym case'ie, tak, znaczy przypisywał im jakieś konkretne zmienne i potem tych zmiennych będę mógł używać już tak naprawdę w tym, co ma się wykonać. Więc tutaj ten kodzik też będzie troszeczkę czystszy, korzystając z tego liter pattern nawet w switchu. String template wersja preview, czyli trzeba włączyć tą funkcjonalność, żeby z nich skorzystać. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli mam ciąg znaków i chciałbym użyć wartości danej zmiennej, no to teraz nie muszę zamykać cudzysłowia, robić kropki i podawać nazwę tej zmiennej, tylko tak naprawdę mogę tutaj to ograć za pomocą gotowej templatki, która właśnie wchodzi w Java 21, a dokładnie jest dopiero w preview. No i w przypadku TypeScriptu działało to w ten sposób, że podawaliśmy dwa takie nawiasy, tutaj celowo to pokazuję, no bo dość podobnie będzie teraz w Javie, że jeśli chciałbym
skorzystać z jakiejś templatki, to muszę wywołać procesor do tych templatek, czyli to jest akurat str. I dalej sobie po prostu daję już w cudzysłowie i w miejscu, gdzie mam tą templatkę, no tutaj mi to ładnie zewoluuje na wartość tej zmiennej. I oczywiście pokażę, jak to działa, czyli tutaj mam jakąś zmienną name i korzystam sobie z procesora do tych templatek i po prostu w miejscu, gdzie korzystam z slash nawias i potem zakończam to nawiasem, podam nazwę danej zmiennej, no to oczekuję, że po prostu zewoluuje mi, że tutaj zamiast tej nazwy będzie wartość tej zmiennej, czyli tu będzie Marek, czyli de facto oczekuję, że będzie ten ciąg znaków wyglądał jak siema, Marek, wykrzyknik. No i sprawdźmy, wyświetlmy to na konsoli, czy na pewno będzie to siema, Marek, wykrzyknik i nam się ładnie zewoluowało. Oczywiście, że tak, no bo tutaj jakby to działa. Jeśli chciałbym włączyć sobie funkcję preview, to mogę zrobić to w Project Structure, tak, i tutaj sobie po prostu wybieram preview. Ja akurat korzystam w ogóle z Experimental, bo się bawię w tej chwili tymi featureami, więc tutaj mogę sobie to oczywiście włączyć, żeby z tego skorzystać, bo normalnie jeszcze nie jest włączone, bo to wersja próbna. Unable Patterns Variables to jest kolejna funkcjonalność wersji preview, czyli w wersji próbnej w Java 21. O co chodzi? Chodzi o to, że tak jak w Kotlinie czy Pythonie możemy sobie teraz deklarować tak naprawdę, deklarować zmianę bez nazwy, tak? Czyli mówimy, że po prostu ta zmiana nie jest potrzebna, nie będę do niej się już odwoływał, więc po prostu daję podłogę w przypadku Java i tutaj jakby nie mam zamiaru się odwołać do tej zmiennej. Czyli w Catchu na przykład, jeśli łapię sobie jakiś wyjąteczek i tak naprawdę nie chcę wykonywać operacji pobierania czegoś z tego wyjątku, to nie muszę deklarować go, tylko mogę dać taką podłogę. Jeśli sobie iteruję coś w lambdzie tak naprawdę i nie potrzebuję pobierać tej wartości, to też mogę dać podłogę. Jeśli mam jakiegoś switcha i nie interesuje mnie tak naprawdę wartości tego obiektu, tylko tak naprawdę chcę sprawdzić, czy w tym wypadku akurat korzystam z tego naszego pattern matchingu, czy on jest takim obiektem, to również nie muszę deklarować nazwy dla tej zmiennej. I największy sens moim zdaniem, co ma to w przypadku rekordów, jeśli będziemy korzystać z tego record patterns, także w przypadku rekordów, gdzie mamy tego switcha i mówimy sobie, że jeśli to jest taki rekord i ja potrzebuję tylko tak naprawdę jednego bądź tam dwóch pól, a ten rekord ma więcej pól, no to mówię, że te pozostałe pola mnie nie interesują, czyli daję sobie podłogę i nie deklaruję ich nazw, tylko deklaruję te pola, które mnie interesują, czyli w tym wypadku akurat discount i reward mają type, no i tutaj jakby też potem się do tych pól mogę odwołać, do tych pozostałych pól widocznie nie mam potrzeby się odwoływać, tak więc mogę dać sobie podłogi i ten case chyba jest najbardziej sensowny z tych wszystkich, aczkolwiek można się tym również pobawić i może niedługo już będzie dostępne w normalnej wersji Java. Kolejny featurek wersji preview o Java 21 to jest Unnamed Classes and Instances. Tak naprawdę spotkało się z największą ilością memów, bo to jest case, gdzie możemy sobie uprościć naszego maina, czyli metodę do uruchomienia Javki. I tutaj do tej pory mieliśmy public static void, tutaj przekazywaliśmy sobie jakąś tablicę argumentów, a teraz od Java 21, to jest oczywiście wersji preview, ale można sobie włączyć, będzie można mieć maina, który tak naprawdę jest zwykłym voidem bez żadnej tablicy, nie jest statyczny i nie musi być tutaj public ani nic, więc jest to na pewno prostsza składnia dla osób, które się uczą dopiero języka. Więc taki main jak tutaj będzie nam już działał ładnie, aczkolwiek nawet Java poszła w ten sposób, że jest unnamed class, tak? Więc tutaj nie potrzebujemy tak naprawdę już tej klasy, żeby to ograć, więc mogę sobie stworzyć nową klaskę, załóżmy, że to będzie hello, tak? I tutaj wywalam sobie wszystko z tej klasy, czyli nie mam ani pakietu, ani klasy, wklejam tylko samego maina i tutaj oczywiście mogę sobie to odpalić teraz za pomocą mojego terminala, po prostu wybieram sobie Java 21, mówię, że włączam sobie tę wersję preview i korzysty i proszę mi odpal hello Java, tak, klaskę i tutaj ona mi się po prostu odpala i tutaj dostaje hello Java 21, czyli widać, że to nawet będzie nam działało, czyli nie potrzebujemy już w tej chwili mieć tak naprawdę nawet zdobionej klasy z pakietem, tylko możemy takiego maina wkleić sobie do jakiegoś pliku, nazwać go kropka Java i będzie można taki program odpalić, co na pewno będzie prostsze dla osób, które dopiero się uczą tego języka. Scoped Values, wersja próbna w Java 21, mam nadzieję, że wejdzie, bo jest kocurek i tutaj chodzi o to, że jest związana z wielowątkowością i dokładnie z wirtualnymi wątkami, bo w przypadku wirtualnych wątków możemy mieć tych wątków miliony i teraz pojawia się problem, jeśli mamy jakieś mutowalne wartości, one będą zmieniały nam tutaj co chwilę wartość ze względu na to, że wykonujemy dużo wątków, no to przychodzi nam Scoped Value z pomocą i mówimy, że możemy ustawić konkretną wartość danego wątku dla takiej zmiennej statycznej i po prostu gdziekolwiek się do niej odwołamy w naszym kodziku, ona nie musi być w ramach jednej klasy, no to będzie miała tą wartość, jaką ustawiliśmy w konkretnym wątku. Czyli w jednym wątku możemy mieć na przykład user 1 session, w innym wątku user 2 session i jest to niemutowalne, nie można tego zmienić, więc nam tutaj się nic nie popsuje i w wielu wątkowościach, gdzie mamy miliony wątków, będzie na pewno zabezpieczeniem dla nas. Czyli załóżmy case właśnie, że tutaj tworzę sobie jakieś wirtualne wątki per task, czyli ta każda ta operacja będzie osobnym wirtualnym wątkiem. Jedna to jest, wykonuje metodę process request z argumentem user 1 session, druga process request z argumentem user 2 session.
No i tutaj w ten proces wykazuje się tak, że właśnie mam to scoped values i mówię, że w tym zakresie, co tu jest, chciałbym ustawić tej user session, tej zmiennej wartość na session 1. No i jeśli to, co się wykona tutaj, ma taką wartość, czyli tutaj w tym wypadku wykonuje się operacja wyprintowania tego na konsolę raz i potem w zupełnie innej metodzie wyprintowanie tego na konsolę 2. Czyli tutaj już nie muszę przekazywać tego jako argument tej metody, no bo to jest zmienna statyczna, więc mogę się odwołać do niej bezpośrednio bez przekazywania jako argument, a dzięki temu, że ustawiłem jej wartość za pomocą scoped values, to ona w ramach tego wątku będzie trzymała tą wartość i to jest niezmienne, niemutowalne. Dobra, odpalam to, zobaczmy jak to działa, czyli widzimy, że teraz mamy metodkę na przykład, która wyświetla dodatkowa opcja dla i tutaj w zależności od tego, w którym wątku się odpaliła, ma dodatkowa opcja dla user 2 albo dodatkowa opcja dla user 1. I co jest ciekawe, że jeśli mój wątek tworzy jakieś inne wątki, czyli podwątki tak tutaj będą tworzone, to one również będą widzieć automatycznie tą wartość user session, dzięki czemu mogę sobie po prostu zapewnić trzymanie wartości dla wątków dziedziczących, tak, podwątków, które zostały utworzone i jest to niemutowalne, niezmienialne, więc zwiększa nasze bezpieczeństwo, ale no niestety to jest jeszcze wersja preview, ale warto wiedzieć, że może już niedługo będziemy mieli taką opcję, żeby w ten sposób ogrywać trzymanie konkretnej wartości w współbieżności dla danego pola. Structured Concurrency, czyli kolejna rzecz w wersji preview dla wielowątkowości w Java 21 i chodzi o to, że możemy traktować wiele wątków jako jedną jednostkę pracy, czyli jeśli mamy wątki wirtualne, to możemy ich tworzyć wiele i możemy tutaj mieć sytuację, że po prostu sobie w ramach jednej jednostki pracy mówimy, że mamy jeden wątek nadrzędny i on tworzy wiele wątków, które są pod spodem. I co to nam daje? Daje nam to, że mamy do teraz API do tego, że jeśli coś się wysypie, tak? Czyli jeśli mamy na przykład, że jeden wątek nadrzędny pod spodem ma 10 wątków i w ramach jednego, jeden wątek z tych 10 się wysypał, no to mówimy, że jeśli jeden z nich się wysypał, tak naprawdę nie ma sensu, żeby inne się wykonywały dalej, czyli przerywamy inne, tak? Bo tutaj to jest jedna jednostka pracy. Albo możemy powiedzieć w drugą stronę, że nie shutdown on failure, tylko tak naprawdę shutdown on success, czyli tak naprawdę jeśli mamy 10 wątków i jeden się wykonał, czyli pierwszy się już wykonał, to pozostałe 9 już nie ma po co się wykonywać, bo tak naprawdę chodziło nam w tej operacji o to, żeby dostać tylko wynik od pierwszego wątku. Tak, czyli mamy tutaj dodatkowe API, które pozwala nam wykonać właśnie takie operacje, przez to, że traktujemy ileś wątków jako jedną jednostkę pracy, czyli mamy jeden wątek nadrzędny. Tutaj musimy napisać troszeczkę więcej kodu, żeby to pokazać. Załóżmy scenariusz, że mamy jakiś proces, który chcę wykonać równolegle po to, żeby uzyskać jakąś odpowiedź. Tak, i równolegle będę go akurat wykonywał w trzech wątkach. Tak, i chodzi o to, że ten proces, który mam tutaj, tak na początku będzie tworzył wątek, potem będę sobie ustalał właśnie, że korzystam z tej metody, która mówi, że jeśli którykolwiek z wątków się wywali, tak naprawdę te pozostałe wątki już nie ma sensu, żeby dalej pracowały, więc robię to w ten sposób, tak robię to detajem automatycznie, żeby mieć tutaj automatyczne zamykanie. No i mówię, że tak naprawdę, że w przyszłości dopiero otrzymam te wartości, więc tak, że mam tutaj forka, bo forkami działa to w ten sposób, że łączę po prostu sobie te wątki jako jedną jednostkę pracy. No i tak, i tutaj mam, że pierwszy proces, drugi proces i trzeci proces i każdy z tych procesów ma mi zwrócić jakieś inne DTO. Tak naprawdę w przyszłości z tych trzech DTO chciałbym złączyć dopiero swój response na końcu, no ale jak otrzymam te DTO, no to wszystko chciałbym sobie złączyć, no i jeśli by się coś wysypało w jakimkolwiek z tych wątków, to chciałbym rzucić swoim exceptionem, jakimś daj spokój exception. Tak, no czyli tak naprawdę w ten sposób to działa. Ten pierwszy proces ma zadanie tak naprawdę rzucić jakiś illegal argument exception, czyli jakiegoś runtime'a. Tak, bo tutaj stop jest przekazany na true, jak zobaczymy sobie u góry w wywołaniu tej metody, więc tutaj nam wejdzie i rzuci tego runtime'a, a te pozostałe tak naprawdę mają zadanie, nawet te argumenty olewają, tylko mają zadanie wyświetlić, że to jest drugi proces, to jest trzeci proces i tutaj po prostu jakiś jest chwilka odczekania, jakiś slip, żeby pokazać, że faktycznie to nam zadziała. No i tutaj to, co oczekuję, że tak, że wejdzie mi, poproszę wykonanie tej metody, tak napiszę mi, tworzę nowe wątki, stworzy trzy wątki tutaj wirtualne. No i tutaj pierwszy proces, jak zacznie się wykonywać, tak, no to gdzieś mi tutaj od razu strzeli tym, że poleciał ten błąd, który automatycznie te pozostałe procesy się już nie wykonają, zadawałem tego slipa, żebym był pewny, że ten pierwszy proces będzie trwał najszybciej, tak, no bo tak to nie miał gwarancji, który z nich się pierwszy wykona. No i potem oczekuję, że
To zostanie zmienione na mój exception, a te pozostałe wątki już nie wyświetlą mi drugi proces i trzeci proces, bo już tak naprawdę zostaną przerwane i nie będą się wykonywać. Tutaj jakby test ma się wysypać, tak? No bo to jest akurat taki scenariusz, że nawet nie sprawdzałem, czy poleciał ten exception, który chcę, tylko chodzi o to, że tak, tworzenie nowych wątków jest, czyli tworzą się te wątki, czyli te trzy wąteczki mi się będą tworzyły, pierwszy proces się wykonuje, tak, czyli ten pierwszy proces się wykonuje, on rzuca exceptionem, no i potem jak rzucił tym exceptionem, to mamy od razu tego joina, który będzie nam, przed tym joinem, który będzie nam łączył to i w momencie, kiedy mamy tego joina i będzie oczekiwanie na te wartości, no to się okazuje, że jedna z tych nie trzeba czekać na te pozostałe dwie wartości, no bo ten pierwszy proces się nam wysypał, więc poleciał właśnie ilegal argument exception, który de facto został zmieniony na mój exception, day spoke exception, no i w ten sposób to działa, że dzięki temu, że skorzystałem właśnie z tego nowego API i z sytuacji, gdzie jak jeden wątek się wysypie, no to pozostałe są traktowane jako jedna jednostka pracy, nie ma sensu na nie czekać, no to możemy to przerwać. I to też jest w wersji preview i można było zrobić i dla success, czyli że jeśli jeden by się skończył, to pozostałe tak naprawdę też nie muszą się już wykonywać, bo oczekiwałem tylko na pierwszą odpowiedź z wszystkich wątków, tylko na jeden wątek. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o funkcjonalności, które można pokazać w kodziku, a jeszcze zostało nam omówić pokrótce te, które wchodzą w Java 21, czyli ostrzeganie przed dynamicznym ładowaniem agentów, które mogą modyfikować nasz kod w czasie działania, czyli na przykład jakieś aplikacje diagnostyczne. Tutaj zwiększenie bezpieczeństwa, czyli lepsze szyfrowanie, skorzystanie z kryptografii dla kluczy. Tutaj mamy optymalizację związaną z garbage collectorem, czyli lepsze usuwanie młodych obiektów. Tutaj mamy związane z wykonywaniem kodu poza środowiskiem uruchomieniowym, to jest też w preview. Tutaj mamy związane z optymalizacją wykonywania obliczeń na wektorach, też w preview. No i deprecated dla Windowsów 32-bitowych, no bo te platformy nie będą mogły zbytnio wykorzystywać wątków wirtualnych, znaczy no nie będą miały korzyści z ich wykorzystywania, więc też Java nie będzie chciała tego już dłużej wspierać. Jeśli ten film Ci się podobał i chcesz być na bieżąco z tematami dedykowanymi dla doświadczonych programistów Java, to proszę Cię, zostaw suba. Posiadam również bloga javasenior.pl, gdzie znajdziesz właśnie takie tematy, m.in. właśnie wpis o Java 21. Więc zapraszam, oczywiście link znajdziesz w opisie. Dodatkowo do opisu wrzucamy link z kodzikiem, który był dzisiaj prezentowany, może Ci się przyda. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Siemanko!